razem gościmy w boksie BMW Motorrad Polska. Jest ze mną Tomasz Serafin, klasa Superstock 1000. Tomek, powiedz kilka słów o powstaniu tego zespołu i w ogóle jak wy się tutaj znaleźliście. Z inicjatywy BMW Polska, Roberta Domańskiego, powstał zespół, w którym jeździmy we trzech. Dwóch zawodników w klasie Superbike plus ja z numerem 74. Mimo fatalnego początku sezonu jestem dobrej myśli po dwóch wypadkach, ale stale wydaje mi się, że szybciej jadę i będę kontynuował dobrą pasę. Czyli jesteś w grze, jest progres i życzymy Ci tego, żeby cały czas było coraz lepiej. Dzięki bardzo. Drugi zawodnik zespołu to Waldek Hełkowski, klasa Superbike, wszystkim dobrze znany. Powiedz, jakim Ci mija sezon. Jesteś na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej, czy masz szansę na trzecie? Tak, walczymy z Pawłem Górką w jednej klasie Superbike o trzecie miejsce, tak więc jest szansa jeszcze. No, początek sezonu taki trochę kiepski, bo próbuję wrócić do formy sprzed lat, no ale jest coraz lepiej. Dzisiaj był świetny czas w treningach, jutro kwalifikacje, tak więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, Waldek Hełkowski, klasa Superbike numer 50. Trzymamy kciuki. I trzeci zawodnik, Paweł Górka, bezpośredni konkurent Waldka. Powiedz mi, jak chcesz uciec przed Waldkiem i czy masz szansę na to, żeby zająć drugie miejsce? Tak, strata do drugiego miejsca jest już nieduża, więc myślę, że po tych zawodach uda się wskoczyć na drugie miejsce i utrzymać je do końca sezonu. Dzięki za rozmowę, a wy trzymajcie kciuki za cały zespół BMW Motorrad Polska.